witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Wakacje niestety dobiegają już końca, więc na samym początku, moi kochani, chciałem wam życzyć wszystkim udanego powrotu do szkoły. Do kolejnych wakacji zostało 294 dni, ale z tego 92 dni będą wolne, więc moi kochani, nie martwcie się, nauki wam zostało tylko 202 dni. No a potem oczywiście wakacje. Dzisiaj wam opowiem, co czeka nas w nowym, jubileuszowym 20 sezonie w grze Brawl Stars. Przedstawię wam dzisiaj nowego community managera, który będzie zastępował Paulę. Omówimy sobie dwie nowe postacie, pokażę wam nowe szkolne skiny zadymiarzy i omówimy sobie nowy przedmiot, hyperdoładowanie, które będzie dostępny wraz z 11 poziomem mocy na zadymiarzu. Dodatkowo przygotowałem dla was konkurs, gdzie do zgarnięcia jest przedpremierowy nowy skin do Hanka oraz 50 zł PSC. Chciałbyś wziąć udział w konkursie? Kliknij pierwszy link w opisie i potwierdź, że masz zainstalowane Brawl Stars. W komentarzu napisz swój nick z gry Brawl Stars oraz hashtag Rodeo Hank Giveaway. Wyniki konkursu z gry Brawl Stars ogłoszę w następnym odcinku i śledźcie koniecznie mój kanał, ponieważ w następnym odcinku zrobimy taki sam konkurs. Na początku Brawl Talka poznajemy nowego community managera, który zastąpi Paulę. Nazywa się Marcio. Nowy 20 sezon w grze Brawl Stars nazywa się Powrót na Rancho Strażnika. I przedstawimy wam nową rodzinę ze strony Shelly, Colta i Spike'a. Zdawało się już, że Colt i Shelly mogą wreszcie odpocząć w nowym domu. A tu nagle pojawiła się nowa rywalka. Pearl będzie nowym chromatycznym zadymiarzem. Dołącza do Sama i Belle, dopełniając trio. Pearl jest robotem piekarnikiem stworzonym przez Sama i Belle. Jest dla nich jak córka. Jeśli zadrze z Samem i Belle, Pearl zaatakuje cię furią tysiąca gorących ciasteczek. Głównym atakiem Pearl są ciepłe ciasteczka. Sieje ona serią ciasteczek średniego zasięgu. Jeśli jesteś daleko od przeciwnika, większość ciasteczek niestety nie trafi w cel, ale jest dosyć łatwo trafić chociaż jednym z nich. Super atakiem Pearl zaś jest wielki wybuch, który odrzuca wszystko, co znajduje się wokół niej w niewielkiej odległości. Dodatkowo też rozwala ściany. Tym, co wyróżnia Pearl na tle innych zadymiarzy, jest pasek temperatury. Im bardziej rozgrzane jest wnętrze pieca, tym gorętsze są ciasteczka i zadają większe obrażenia. Pasek ciepła ciągle się doładowuje w czasie, gdy nie atakujesz. Ale kiedy się napełni, Pearl się przegrzewa, zadając maksymalne obrażenia atakiem głównym i super atakiem. Po ataku lub super ataku pasek ciepła zmniejsza się. Kiedy ukończymy cały karnet zadymiarski, Pearl dostanie przebranie podwodne o nazwie peryskopowa Pearl. Wystrzeliwane ciasteczka zamienią się w ryby, a w środku Pearl pojawi się złota rybka. Ciekawa koncepcja. Z ciasteczek do rybeczek. Pearl dostanie też przebranie za 29 klejnotów o nazwie Vintage Pearl. Zmieni się w zabawkowy piekarnik, ale ciasteczka nadal będą zadawać ból. Do gry zostaną też dodane nowe skiny z kolekcji Pustkowie. Scorpion Willow przejmie kontrolę nad umysłami za pomocą skorpionów. Mega fajny skinek. Chcę takiego mieć w swojej szafce. Będziemy mogli go zgarnąć z karnetu zadymiarskiego. Bandytka Macy. Świetnie pokazuje, jak Macy wyglądałaby w postapokaliptycznym świecie. Jest to przebranie, które możemy zgarnąć w Lidze Mocy. Najeźdźca Cordelius opuszcza swój ogród i jest gotów, by przetrwać na pustyni. A Rodeo Hank jest nadal krewetką, ale jego czołg jest teraz bardziej w stylu rangerskim. Oczywiście wszystkie te skiny przetestujemy sobie już w następnym odcinku, który pojawi się na dniach, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to właśnie teraz. Kto by się tego spodziewał? Do gry Brawl Stars zostają dodane akademickie skiny dla zadymiarzy. Czas na kolekcję przebrań Akademia Brawl Stars. Nerd Squeak ma najlepsze stopnie i wie wszystko o filmach science fiction. Cheerleaderka Rosa zamieniła rękawice bokserskie na pompony i to ona dopinguje szkolną drużynę. Z kolei studentka Ems doczekała się przeróbki i może już dołączyć do reszty ekipy. Teraz nazywamy ją twardzielką Ems. Na koniec został nam GigaChat uprawiający sporty, Sportowiec Stu. Jest to przebranie, które warte jest aż 299 klejnotów, więc będzie do niego dostępny też zestaw odznak, zdjęcie profilowe, spray i efekty specjalne po pokonaniu wrogiego zadymiarza. Skoro mówimy już o skinach, które warte są 299 gemów, a jest to sporo, mamy też przebranie do mecha. To fantastyczne przebranie dostanie wasz ulubiony emo boy Edgar. Spełni wszystkie oczekiwania, jakie macie wobec przebrania mecha. Posiada nowe efekty specjalne pokonywania zadymiarzy. Mecha Edgar zostanie udostępniony na początku października. Z okazji Festiwalu Księżyca mamy też dostępne dwa nowe skiny. Księżycowa Janet, która jest gotowa zabłysnąć i zrobić rundkę wokół Księżyca. Jest też Handbok Mandy w uroczym, tradycyjnym stroju. Teraz przedstawię wam nowego zadymiarza, którym jest Chuck. Chuck dołączy do nas w październiku. Zanim trafił do Parku Star, był dyrygentem w orkiestrze. Teraz też dryguje, ale pociągami, jako kierownik pociągu. Inspiracją dla jego muzyki podczas podróży koleją jest ciemność i dziwne dźwięki ze stacji widmo. Występuje czasem dla Gasa, który pojawia się tajemniczo raz na jakiś czas. Jego atak to wystrzeliwanie z kapelusza chmury gorącej pary, która może trafić w cel aż 3 razy. A jego super atak to coś specjalnego. Chuck rzuca na ziemię znaki kolejowe i przebiega sprintem pomiędzy
pomiędzy nimi. Posiada określoną liczbę znaków, którą może umieścić. Nie może łączyć znaków znajdujących się za ścianą, ale wystarczy je odpowiednio rozłożyć, żeby śmigać po całej mapie. Wydaje się to troszeczkę skomplikowane, ale myślę, że jeżeli każdy z nas zagra czakiem, szybciutko załapie, o co chodzi. A ja oczywiście przetestuję dla was nowego zadymiarza Czaka już niedługo w kolejnym odcinku, więc zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli nie możecie się doczekać. Czak dostanie też oczywiście przebranie za 29 klejnotów o nazwie Piekielny Czak, który wygląda troszeczkę groźniej. Zanim przejdziemy do hiperdoładowań, chciałem wam powiedzieć o zmianie poziomów mocy. Poziomy mocy będą teraz zwiększać moc zadymiarzy, dodając od 5 do 10% na każdym poziomie. Zdobywanie poziomów teraz dla zadymiarzy będzie bardziej znaczące. Żeby uatrakcyjnić wbijanie poziomów, do gry zostaną dodane nowe animacje i efekty wizualne. Celem następnych aktualizacji będzie zmiana wszystkich wartości procentowych. Zobaczymy, jak im to wyjdzie. Mam nadzieję, że na dobre. Dobra, czas na hiperdoładowanie. Hiperdoładowanie to nowy przedmiot do odblokowania na 11 poziomie mocy. Dobrze słyszycie, do gry nie zostanie dodany nowy poziom mocy. Oznacza to, że miejsce na wyposażenie, które odblokowuje się na 11 poziomie, teraz odblokujemy już na 8 poziomie. Teraz tak wyglądają postępy. Gadżet, wyposażenie, gwiezdna moc, kolejne wyposażenie i na samym końcu hiperdoładowanie. Więc teraz wam opowiem, czym jest hiperdoładowanie. Hiperdoładowania sprawia, że super atak ma większą moc, a zadymiarz staje się ogólnie silniejszy, ale tylko przez krótki czas. Hiperdoładowanie zadymiarza wymaga zupełnie nowego paska podczas bitwy, widocznego obok przycisku hiperdoładowania. Wszystko, co normalnie ładuje super atak, ładuje też pasek hiperdoładowania, ale wymaga więcej czasu. Gdy hiperdoładowanie jest gotowe, wystarczy nacisnąć przycisk hiperdoładowania, aby aktywować je dla danego zadymiarza. Postać wtedy stanie w płomieniach, a jej ikona super ataku zmieni wygląd. Wraz z hiperdoładowaniem do gry zostanie udostępniony pakiet kolekcjonerski z odjechanymi przedmiotami kosmetycznymi. Taki pakiet będziemy mogli kupić za klejnoty lub monety. Ale jeżeli komuś zależy na samym hiperdoładowaniu, wystarczy poczekać 2 tygodnie i kupić je bezpośrednio na ekranie profilu zadymiarza. Na samym początku hiperdoładowanie zostanie dodane do zadymiarzy takich jak Shelly, Colta, Bulla, Spike'a, Jackie oraz Pearl. Łącznie dla 6 zadymiarzy. Twórcy gry planują dodać ich więcej wraz z kolejnymi aktualizacjami. A tak przy okazji, hiperdoładowanie do Shelly będzie dostępne dla każdego za darmo. W ramach nowego wydarzenia Wyzwolenie hiperdoładowania, które ruszy wraz z nową aktualizacją. W tym wydarzeniu będziemy mogli zagrać w losowym trybie gry zadymiarzem na maksymalnym poziomie, którym posiada hiperdoładowanie. Nie trzeba mieć tych zadymiarzy, aby wziąć udział w wydarzeniu, więc zagrać będą mogli wszyscy. Po ukończeniu misji w nowym trybie do odebrania jest hiperdoładowanie Shelly za darmo. Event będzie ograniczony czasowo, więc jeżeli chcecie zgarnąć za darmo hiperdoładowanie, doładowanie do Shelly, najlepiej zacząć grać od razu po aktualizacji. Hiperdoładowanie będzie dostępne w dropach Star na początku października, razem z wydarzeniem dropów Star. Te wydarzenia to dni podwojonych dropów Star i darmowe dropy Star w sklepie. Zamiast 6 trybów gry dostępne będą 4. Starcie i zadema są zawsze dostępne, a knockout i zbiory klejnotów na zmianę. Do gry powraca też oblężenie, które będzie dostępne na zmianę z batalią. Nagroda, napad i gorąca strefa są teraz wyłączone w normalnej rotacji. Ta zmiana powinna zwiększyć szybkość łączenia graczy i ogólną jakość, ponieważ gracze będą mniej rozsypani po różnych trybach gry. Lecimy dalej, Bull został lekko przemodelowany. Do gry zostaną dodane nowe rzadkie wyposażenia, no i oczywiście w tym roku finał światowy odbędzie się na festiwalu DreamHack Winter w Szwecji i potrwa od 24 do 26 listopada. Teraz wam, moi kochani, przetłumaczę, co Frank stara nam się przekazać, jakie są plany Supercella na przyszłe aktualizacje. W ciągu ostatnich 12 miesięcy usprawniliśmy wyposażenie. Zaczęliśmy też pracę nad systemem zgłaszania. Prowadziliśmy drogę Star, poziomy mistrzowskie, błyskotki, dropy Star, nowy katalog przedmiotów kosmetycznych, zmiany na ekranach na początku i na końcu bitwy, a teraz wprowadzamy nową modyfikację mechaniki gry – hiperdoładowanie. Ciekawią was pewnie dalsze losy gry Brawl Stars. Pierwszym punktem na naszej liście zadań jest liga klubowa. Nie jesteśmy obecnie zadowoleni z naszej struktury. Za dużo jest tam różnych systemów, co sprawia, że nowi gracze mają trudności ze zrozumieniem, jak to działa. Jednocześnie co tydzień sporo postępów blokuje się w związku z rozgrywkami ligi klubowej. A ciężka praca nigdy się nie kończy. Musimy to zmienić, aby więcej osób mogło w tym uczestniczyć i dobrze się bawić. Planujemy wprowadzić ligę klubową 2.0 w ramach kilku kolejnych aktualizacji. Następnym zadaniem na liście są poważniejsze zmiany w lidze mocy, dzięki którym bardziej będzie przystępna i atrakcyjna dla graczy. Obecnie liga mocy przyciąga tylko naszych najbardziej hardkorowych graczy. Czy zdołamy to zmienić, ulepszając nagrody i poprawiając dostępność? Uważamy, że tak. Nie udało nam się zrealizować 2 zadań z naszej poprzedniej listy. Chodzi tutaj o usprawnienie społeczności i modyfikacji Player vs. Environment, czyli gracz kontra środowisko.
Ta ostatnia znika z naszego radaru, ponieważ obecnie skupiamy się na najważniejszych funkcjach Brawl Stars. Nadal jednak chcielibyśmy usprawnić funkcje społecznościowe, aby umożliwić Wam szybsze znajdowanie znajomych i innych graczy niż obecnie. Funkcja Znajdź drużynę ma potencjał, ale nie jest w pełni wykorzystywana. Ogólnie granie z innymi osobami jest po prostu zbyt trudne. Chociaż naprawdę sądzimy, że jest to najlepszy sposób grania w Brawl Stars. Postanowiliśmy też uważnie się przyjrzeć Karnetowi Zadymiarskiemu. Czy co 2 miesiące to odpowiedni czas? Czy w kolejnej aktualizacji musimy dodawać kolejnych zadymiarzy chromatycznych? Czy w ogóle jest potrzebna klasa rzadkości chromatyczna? Czy możemy zaoferować więcej korzyści z zakupu Karnetu Zadymiarskiego? I na koniec chcielibyśmy także skupić się bardziej na samej rozgrywce. Marzymy o tym, aby wprowadzić do gry o wiele więcej trybów niż dotychczas. Mamy kilka naprawdę niezłych pomysłów i przekonamy się, co z nich wyniknie. Jak widzicie, Frank ma wiele planów na przyszłość, więc mam nadzieję, że te nowe tryby gry zostaną wprowadzone jak najszybciej, bo już nie mogę się doczekać. A na sam koniec zeskanujcie sobie ten oto kodzik na ekranie. Dzięki niemu dostaniecie darmową odznakę. Jeżeli doceniacie moją pracę i to, co dla Was robię, no to nie zapomnijcie przy zakupie jakichś gemów wpisać mojego kodziku Farel. Dziękuję każdemu za wsparcie. Na dzisiaj to było tyle. Łapka w górę, subik na kanale. Trzymajcie się, zadymiarze. Cześć!